Hej, z tej strony Malwina Grabowska. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, który mam ogromną przyjemność przygotować dla Grabweny. Dzisiaj zrobimy sobie okładkę albumu sklepowego, kreatywnego takiego notesu, Creative Journal, w metodzie Mixed Media, w metodach Mixed Media. Natomiast to, co chciałabym spróbować dzisiaj zrobić, to takie dosyć minimalistyczne Mixed Media. Czyli coś troszeczkę innego od tego, co zazwyczaj robię, co możemy zauważyć też w ogóle w pracach mixed mediowych, czyli mamy dużo elementów, dużo odlewów, dużo kwiatków. Te kompozycje są naprawdę bogate, dużo się tam dzieje. Chciałabym tym razem spróbować zrobić coś naprawdę prostego, przyjaznego też dla osób początkujących, funkcjonalnego też przede wszystkim, no bo skoro to będzie notes, no to chciałabym, żeby on się dosyć wygodnie też otwierał, zamykał, żeby można było komfortowo z nim pracować. Więc nie chcę budować też za wysokiej tej kompozycji takiej, gdzie będzie ryzyko też jakiegoś uszkodzenia tych elementów. Postaram się, żeby to było w miarę płaskie i tak naprawdę jedyne odlewy, z których skorzystam, to chciałabym, żeby to był ten model z odlewu Finabar i serduszko, które przykleję tutaj na wierzchu, więc w zasadzie zamiast takiego mechanicznego motyla będziemy mieć mechaniczne serce. I do tego będę chciała tylko jeszcze dodać tutaj ten mentalowy napis, który też, jeżeli dobrze pamiętam, no będę musiała sprawdzić, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, czy to jest Finabar, czy to jest Tim Holtz. To będę chciała umieścić właśnie sobie tutaj tak na dole. Ale oprócz tego, że użyję tych dwóch odlewów i tego napisu, to skorzystam sobie jeszcze z maski, tutaj podrabiam jakieś napisy, ozdobię to woskami, więc to nie będzie tak do końca totalnie minimalistyczne i gołe, ale raczej tak bardziej w tą prostą stronę niż w tą taką bardziej złożoną. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, co tutaj będę tworzyć, to zapraszam do oglądania dalej. Pokażę jeszcze materiały, z których będę korzystać. Przygotowałam sobie pastę Golden Dragon. Pierwszy raz będę pracować z tą pastą. Dopiero co ją jakoś niedawno właśnie kupiłam. I to jest taka śliczna, złota pasta. Właściwie mam tutaj próbnik obok, to pokażę. To są pasty Finabar Axe Extravagance. Te pasty Effect Paste, które zostały nazwane różnymi zwierzętami magicznymi. I tak mamy od góry. Właściwie to nie jest zwierzę, bo pierwszy kolor nazywa się Magic Potion. Później mamy Feniksa. To, jeżeli się nie mylę, jest jednorożec. To jest chyba unicorn, po prostu klasyczna ta pasta błyszcząca. Tutaj mamy właśnie Golden Dragon. I to jest pasta syrenkowa Mermaid. Tutaj sobie zrobiłam próbki farb opalizujących. I właśnie pasta, z której będę korzystać, to będzie ten Golden Dragon, czyli ta tutaj pasta. Właśnie będę chciała utrzymać tą okładkę raczej w czerni i w złocie. Gdzieś tam się pewnie pojawi jeszcze jakiś dodatkowy kolor, ale tak naprawdę jeszcze się do końca nie zdecydowałam. Wyjdzie w praniu, zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądało w miarę, jak będę na tym pracować. No i myślę, że nie będę już przedłużać. To, co jeszcze sobie przygotowałam, to oczywiście Heavy Body Gel, czarne gesso. I właściwie na razie tyle. Na pewno skorzystam jeszcze z wosków, a to już będę pokazywać w miarę, jak praca będzie się postępować, posuwać do przodu. To będę pokazywać konkretne kolory, z których korzystam. Teraz użyję maski z Finabar i wykorzystam też tą pastę Golden Dragon Effect Paste. I dzięki temu uzyskamy taki efekt złotych napisów na naszej pracy. Ja staram się, teraz już nauczona doświadczeniem, jak najmniej naprawdę otwierać te pasty, bo tamta fioletowa, ta Magic Potion, no niestety ona mi prawie wyschła. Jest już taka, no taka naprawdę bardzo, bardzo gęsta, a pamiętam, że nie była taka do końca.
Więc to raczej moja wina, że gdzieś tam nie dokręciłam tej pasty. A jak wiemy, nie są to najtańsze rzeczy, więc naprawdę no warto na to uważać, żeby sobie przypadkiem nie popsuć tych past. Idealnie by było, że jakbym miała, bo ja mam taki pomysł, żeby właśnie te napisy były złote, i idealnie by było, gdybym miała pastę, tą taką jewel paste, złotą, ale niestety nie posiadam jej, więc poradzę sobie z tą pastą. Więc nie będę miała tych takich dużych kawałków folii na tej pracy. Raczej się staram, żeby po prostu wyciągnąć z tej pasty ten złoty pigment, ten złoty brokat, który jest w tej części takiej płynnej bardziej, powiedzmy, niż tą folię. Ja ją sobie zaraz wrzucę z powrotem do pojemniczka, żeby jeszcze ją wykorzystać w projekcie, w którym będzie mi zależeć na tej folii. Taką złotą pastę możemy sobie jeszcze stworzyć, mieszając na przykład żel błyszczący, soft gloss gel, albo matowy ze złotym brokatem, ale nie należy do osób zbyt cierpliwych w tej kwestii i nie chce mi się dzisiaj z tym bawić. Chcę zobaczyć, jak to wyjdzie z tą pastą. Tym bardziej, że tak jak mówiłam, to jest nowy nabytek. Jeszcze nie miałam okazji z nią pracować, więc chętnie zobaczę, co z tego wyjdzie. Tutaj mi całkiem sporo tej folii zostaje, ale to nic. Sobie tutaj wygrzebuję tę pastę. Okej, zobaczmy, co z tego wyszło. No, ja jestem nawet zadowolona. Jest fajnie. Okej. Dobra, i teraz sobie to przyłożę tutaj, bo chciałabym jeszcze z jednej strony uzyskać te napisy. I sobie rozmażę tę pastę jeszcze tutaj trochę. W tym przypadku akurat staram się rozłożyć ją dokładnie na całej powierzchni. No i myślę, że tyle wystarczy i zapakuję sobie z powrotem tę folię do pojemniczka. I przy okazji będę też uważać, żeby za dużo tej pasty nie zostało mi gdzieś tutaj na boku, bo na to też się już nacięłam i nie mogłam odkręcić zupełnie. Prosiłam jeszcze męża o pomoc i oboje się z tym siłowaliśmy. Tak mocno złapały te pasty, jak mi gdzieś tam wyciekły, że naprawdę ciężko było to odkręcić. Szkoda mi tej folii. Więc pozbieram ją o tyle, o ile. No i super. Dobra. Brzegi sobie przecieram palcami, żeby nie były takie mocno szpiczaste, ostre. Tu mi się coś jeszcze na tasiemkę złapało. Dobra. Mój silikonowy pędzel od razu rzucam do wody, żeby nie zdążył mi zaschnąć. I to samo robię z maską, od razu idę ją umyć, żeby nie zaschło mi to na masce. Wykorzystam do tego wosk Vintage Gold, to jest takie fajne, ciepłe złoto. I oprócz tego ciepłego złota zastanawiam się, czy nie połączyć go z turkusowym. I wtedy wymieszać sobie złoto i turkus na tej układce. Przygotuję sobie jeszcze tutaj aged brass i wszystko przyklejam na heavy body gel. Ale zanim to przykleję, to ja myślę, że najpierw sobie pomaluję te skrzydła i to serce. Tutaj będę musiała uważać, żeby nie nałożyć wosku na środek tego motyla, dlatego że wosk jest śliski. I raczej korzystam z niego jako ostatnią już warstwę finalną ozdabiania czegokolwiek.
bo od wosku po prostu mogą odpadać te elementy, jeżeli będziemy do niego przyklejać. Mogą, nie muszą, ale lepiej uważać. Mam tutaj kawałek tektury, na którą sobie wyciskam wosk, żeby mi było łatwiej troszkę z nim pracować, żebym sobie mogła go nabierać. No ja niestety jednak jestem fanką tych wosków w metalowych tubkach, tych takich, o takich, tych starych. Nie przepadam za tymi, bo według mnie się więcej marnuje, tak naprawdę. I ten wosk Peacock to jest taki piękny, intensywny kolor, taki turkus, wchodzący mocno też w zieleń. W zależności od tego, jak dużo go nałożymy, tym intensywniejszy będzie kolor. Ja chcę, żeby on był dosyć intensywny. A na krawędziach go sobie wykończę jeszcze złotem i brązem, tym Aged Brass. Ten Aged Brass to jest taki fajny, mieniący się, ciemniejsze, takie złoto-brązowe. Pędzel, z którego korzystam, to są pędzelki Art Basics Finobar. Bardzo fajnie się nimi pracuje, bardzo fajnie się nimi woski nakłada. I teraz nakładam Aged Brass. I to już, jak widzicie, jest bardzo intensywne. I teraz tak, tutaj będę chciała, żeby mi ten wosk troszkę wysechł. Dlatego, że będę chciała jeszcze dołożyć inny kolor tutaj za chwilę. Nie chcę za bardzo, żeby one mi się pomieszały. Ten muszę chyba jeszcze troszeczkę poprzecierać, bo za dużo nabrałam go. I wezmę sobie czysty pędzel. I troszkę go tutaj, jeszcze to serduszko tak pomęczę, żeby ten nadmiar rozmazać i zebrać sobie na pędzel. I teraz sobie wykończę okładkę tym woskiem. I teraz będę chciała jeszcze na krawędziach tutaj dodać troszkę Vintage Gold. To już będzie bardzo subtelna różnica, możliwe, że w kamerze nawet niezauważalna. Różnią się nieco odcieniem tego złota, te woski. Vintage Gold jest nieco chłodniejszy niż Aged Brass, ale nadal jest ciepły, bo mamy jeszcze białe złoto, White Gold. Ono mi już wpada trochę w takie srebro. Nie chcę też przesadzić. I to złotko nakładam palcem przy takiej większej nieco ilości na same krawędzie. Dzięki temu, że nakładam palcem, mogę uzyskać taką mocniejszą tę linię. I też mam większą kontrolę nad tym, jak daleko wychodzę z tym woskiem poza krawędź. Tutaj mamy bardzo mało wosku na środku, więc myślę, że powinno być w porządku, jeżeli chodzi o przyklejenie naszych odlewów. Poza tym nakleję je na dosyć sporej powierzchni, więc myślę, że nie muszę się obawiać, że cokolwiek tam odpadnie. I myślę, że to jest moment, w którym mogę już sięgnąć po mój Heavy Body Gel. Nakładam go całkiem sporo. Dociskam. Heavy Body Gel łapie dosyć szybko, natomiast i tak długo się jeszcze rusza i się kiwa.
więc będę ostrożnie wykańczać wszystko dookoła, będę przytrzymywać sobie to jeszcze w miejscu. Pędzel od razu sobie odłożyłam do wody, żeby mi ten body gel nie zasychł. Sprawdzam, czy jest równo. Troszkę sobie jeszcze wyrównuję. Ok. Wydaje mi się, że spróbuję z tym białym złotem. Ono będzie... Tak? Nie. Wycisnęłam Vintage Gold. Białe złoto. Zaraz zobaczę. Ono jest takie chłodniejsze, ale myślę, że może być bardziej widoczne. Niekoniecznie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że komponuje się trochę lepiej. Nie dociskam go tak na maksa, żeby tak sobie troszkę odstawał. Właściwie to koniec. Bardzo szybka układka. Całość nie zajęła mi więcej niż godzinkę. Tak naprawdę wykorzystałam tylko heavy body gel, dwa odlewy, metalowy napis i jedną pastę. No i kilka wosków. Ale tak naprawdę jakbym się uparła, to wystarczyłoby skorzystać z jednego kolorowego wosku i dowolnego odcienia złota. I też byłoby dobrze. Skorzystałam też z czarnego gesso. I tak naprawdę to wszystko. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy Wam się taka układka podoba. Czy korzystacie z takich żurnali, z takich scrapbookowych albumów? Zapraszam do subskrybowania kanału i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!